pszczółki, żuczki, robaczki. Mamy dziś 9 marzec. Witam Was we vlogu i zapraszam do obejrzenia, co u nas ciekawego. A u nas ciekawego nic. Mamy popołudnie. Nagrywam tak późno, bo wyobraźcie sobie, że wczoraj wieczorem, kładąc się spać, wsadziłam sobie do mojego szlafroczka, tamtego serduszka, kartę pamięci do aparatu. Baterię dałam do naładowania, żeby nie było znowu takich cyrków jak zawsze, że a to bateria, a to karta, a to to, a to tamto. I człowiek ma coś na końcu języka, chce, a propos języka, mam coś na końcu, mnie boli. Chyba za dużo witaminy C, wiecie? Też tak macie, że za dużo witaminy C, czy jakichś owoców, mnie coś boli na języku. Nieważne, w każdym bądź razie, co ja mówiłam, coś o końcu języka, a mając coś na końcu języka, o czymś ważnym opowiadając, wczuwając się, mając taką wenę i w ogóle i nagle pium, albo bateria, albo karta, albo to, albo tamto. Także wczoraj wieczorem chciałam się upewnić, że dziś z rana będę mogła rozpocząć z Wami dzień i niestety, tak, bateria się naładowała pięknie. Natomiast nigdzie nie mogłam znaleźć karty. Okazało się, że wsadziłam ją do kieszeni, do mojego drugiego szlafroczka, który wsadziłam wczoraj do prania. Na szczęście wstawiałam dzisiaj w pranie, wstawiałam inne kolory, więc karta się znalazła po długich zastanowieniach, gdzie już ona może być. Na szczęście jej nie wybrałam. Także zaczynam z Wami popołudnie. Właśnie wróciliśmy ze szkoły. Do południa zajęliśmy się bardzo, bardzo wspaniałymi rzeczami. Robiliśmy pranie. Siedzieliśmy na Facebooku. Rozmawialiśmy z mamą. Podnosiliśmy główkę. Ćwiczyliśmy na wałku. Czyściliśmy kuchnię. Rozkładaliśmy pranie. Grzebaliśmy w necie za jakimiś głupotami, nie wiem gdzie nas tam poniosło, ale naprawdę dziwne strony, nawet Wam nie będę mówić, bo po co. Także taki miałam dziś wspaniały dzień, pełen cudowności, rozkoszności, tak, czyli prac domowych, czyli tak naprawdę nie robiłam nic. Bo tak to jest z perspektywy osób, które chodzą do pracy, idą sobie na 9, 10, 8, 7, nieważne, do pracy, robią sobie po 8 godzin, po czym wracają do domu i są tak padnięte, że już muszą odpoczywać, bo przecież się napracowały, tak strasznie się napracowały. A te osoby, które siedzą w domu, nie robią nic, prawda? Wiecie co? Im częściej spotykam znajomych ze starej pracy, przypadkowo gdzieś na ulicy, to już Wam to mówiłam. Jest, o, fajnie nic nie robisz, ale Ci fajnie nic nie robisz, ale Ci fajnie siedzisz w domu, nic nie robisz. Jak ja bym chciała tak nic nie robić, jak oni. Wiecie co? Ja w pracy naprawdę, znaczy ja bardzo ciężko pracowałam do normalnie, do utraty sił pracowałam w pracy. Tak, nogi mi wchodziły w tyłek od chodzenia po sklepie i język kołkiem stawał od gadania z klientami, ale nie, co wy? W pracy to się człowiek tak ucharuje, napracuje, że normalnie później żyć nie może. Za to w domu, siedząc w domu i to jeszcze z małym dzieckiem robić coś? Po co? No po co samo się wszystko zrobi, prawda? No właśnie. Dlatego wszystko mi się samo zrobiło i właśnie wróciliśmy z robczymi ze szkoły i teraz czas, żeby się sam obiad zrobił i tak myślę, co by tu zrobić i wczoraj mi została kasza kuskus w miseczce, tutaj mam, proszę, mam jeszcze pół miseczki kaszy i wyjęłam te piersi, co mi się rozmroziły, mam dwa opakowania, więc myślę, że zrobię pulpety z kaszą kuskus. Jedliście coś takiego kiedyś? Jedliście? Bo ja nie, ciekawe jak to wyjdzie. Dodam do tego jeszcze jajko. Cebuli nie będę dodawać, bo ja nie za bardzo mogę cebuli ze względu na
karmienie, ale jakby tak dodać, to zmieszam z przyprawami, z jajkiem, z kaszą i ugotuję na bulionie, który zaraz wstawię do gotowania. Myślicie, że będzie dobre? I do tego bataty. Albo makaron. No, Robert na pewno makaron. Ale ja sobie może bataty zrobię? Albo pire ziemniaczane? No nie wiem, zobaczę. Słuchajcie, przyszedł do mnie dzisiaj taki wynalazek. Jak czarna sól. Próbowaliście czarnej soli? Zobaczcie, jak ona jest czarna. Taka czarna, że ach, normalnie czarniejsza być nie mogła. O Jezu. Żółta, wiecie, bo śmierdzi ta sól, oczywiście. Czarna sól jest wynalazkiem, tak jak tu jest napisane, prosto z Indii i jest to dla wegetarian i wegan, trudno powiedzieć zastępstwo, ale to pachnie siarą, siarą, takie wiecie, zepsute rury, no w rurach czasami tak siarą śmierdzi, z takimi zgniłymi jajami, no i co tak pachnie, co to jeszcze, wiecie co? I to jeszcze wiecie co? To tak pachnie przez torebkę, a torebka jest szczelnie zamknięta, bo to przyszło do mnie dzisiaj pocztą, jeszcze tego nawet nie otworzyłam, a już czuję ten zapach. Także czekałam na tą czarną sól, bo się o niej naczytałam. Cudu w niej nie ma, nic wam zdrowotnościowo nie zrobi, bo są też takie opinie, że czarna sól, w ogóle tam sól himalajska działa na jakieś nadciśnienia tętnicze, cuda, niewidy i w ogóle jest lepsza niż sól. Nie. Tak naprawdę ona zbyt wiele tam nie robi. Nie ma żadnych jakichś magicznych właściwości, ale jest właśnie ten jej zgniło-jajeczny zapach. Powoduje, że... Co powoduje? No, że w potrawach czujemy jakby obecność jajek. Także jutro robimy tofucznicę, bo tofu już mam, wam pokazywałam w holu, kupiłam tofu, ale czekałam właśnie na tą sól, żeby zrobić tofucznicę. Podobno wychodzi z tego świetna jajecznica, tylko że zamiast jajek dodajemy tofu. No i niezbędnym składnikiem jest właśnie czarna sól o zapachu tych jajców. No, żebyśmy czuli, że jajca jemy, tak? Bo to na tym ma polegać, że jajecznicę zamieniamy na tofucznicę, ale przyjemność wciąż mamy tą samą, chociaż jak tak sobie myślę i tak sobie wącham, to się naprawdę zastanawiam, czy to jest przyjemność. Takie zgniłe jajca. No nieważne, spróbuję coś teraz z tym obiadem ogarnąć. Tutaj proszę, mamy małego Zbójka. Śpi. Mardam cię trochę. Śpi. Bo mama chce obiadek zrobić. Śpi. Śpi. Oczka zmruż. No. Śpi. Trzyma się za kapturek. On lubi sobie kapturek nakładać na głowę. I tak, jak wam mówiłam, że mieliśmy w piątek mieliśmy jechać na sesję zdjęciową. Kaj będzie miał sesję zdjęciową. Został zaproszony przez agencję modeli. Nazywa się Model Agency. I no niestety, ale nie możemy pojechać, bo miałam już od bardzo dawna zaplanowane na piątek serwis samochodu, także przyjadą mi rano i zabiorą na cały przegląd i serwis i wszystko. Także samochód mi dopiero oddadzą wieczorem, więc nie możemy pojechać, a to jest w Coventry. Także to jest tak z 40 minut drogi od naszego Stratfordowa. Także... Kapturek na oczka za bardzo? Czy coś się przyśniło? Czy jestem nieszczęśliwy, bo nie pojadę na sesję? A?
Już teraz lepiej? Tylko mama bujaj, tak? No dobra. No to ja tutaj nie będę się... No... Nie będę się tutaj rozwlekać, skoro mnie dziecko się tutaj buntuje. Buja, mama, buja. Dziecko się buntuje, to ja się teraz zajmę nim i powalczę z tym obiadem. Zobaczę, co z nim zrobię, jeśli zrobię, a mam nadzieję, że zrobię, bo przydałoby się coś zjeść, nie? Także o moich wynikach jedzeniowych dam Wam znać potem. A, widzieliście we wczorajszym vlogu, opowiadałam Wam, że postanowiłam, zrobiłam trochę zumby na Xboxie, a potem na YouTubie Stephanie poćwiczyłam i z Melby. I wiecie, jakie ja mam dzisiaj zakwasy, jak ja się cieszę. Jakie ja mam zakwasy, normalnie cała mnie talia boli, bo robiłam na talii i robiłam brzuszki, boli jak skurczysyn, ale dobrze, że boli, niech boli, czuję, że boli, czuję, to znaczy, że żyje, znaczy, że pracowało, znaczy, że jest dobrze. Także dzisiaj z okazji tego, że mnie bardzo boli, to będziemy pompować pupkę i nóżki, tak? Chociaż mamy nóżki całkiem spoko, ale też im się przyda. No i może znowu załapię bakcyla i się wkręcę i zacznę ćwiczyć i może coś z tego w ogóle będzie? Zobaczymy, a teraz lecę obiadkować. Kaj mnie słucha, co ta mama tutaj gada. Zagłupoty. Co to za głupoty? Kto to w ogóle chce słuchać? Dajcie se spokój. O, i oczka zamknięte. Mama przystępuje do działania. I będzie gotować obiad produkcji koncepcji własnej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak, słuchajcie, jesteśmy w trakcie przygotowań. Tutaj wziąłam sobie miseczkę, do której wrzuciłam właśnie mięsko z mielonej piersi indyka. Do tego dorzuciłam jajeczko. Do tego dorzuciłam kaszę kuskus, która mi została z wczorajszego obiadu. I dorzuciliśmy do tego oregano, czomber, majeranek, przyprawę do mięsa mielonego, liść lubczyku, paprykę słodką, czosnek, chia, ziarenka, niedużą, bo taką małą łyżeczkę, no małą łyżeczkę, i do tego dużą łyżkę dosypaliśmy czegoś takiego, co się nazywa healthy mix, czyli zdrowa kombinacja, zdrowy mix. I tutaj mamy w tym zmiksowaną białą herbatę. Ja właśnie nie wiem, jak to się czyta. Matcha? Gdzie tutaj? To jest nazwa tej herbaty. Ona też jest teraz bardzo popularna, ale niestety nie wiem, jak to się czyta. Matcha? Nieważne. W każdym razie tą białą herbatę. Do tego sproszkowane siemię lniane, chie i goji berries. I to wszystko jest tak zmieszane w taki, tutaj widzimy, proszek. I dosypałam też tutaj. Zobaczymy. Słuchajcie, to jest w ogóle eksperyment. Mam jeszcze jedno jajko w razie, jakby było potrzebne. Zobaczymy, jaka będzie z tego konsystencja. Bo ja nie mam pojęcia, co to w ogóle z tego będzie. Wszystkie przyprawy są tutaj. Kasza, jajko i wszystkie moje dziwne wynalazki. A! Oczywiście pieprz i sól i, żeby jeszcze było mało, dosypałam tych moich płatków drożdżowych. Teraz zanurzę w tym moje łapki i to wszystko ręcznie, najpierw wezmę, wiecie, rękawiczki takie lateksowe, znaczy bez lateksu, ale takie, no w sensie, że rękawiczki wezmę. I to udziabdziam, robię z tego kuleczki i co? I tutaj już sobie przygotowałam garnek i tutaj będziemy robić
bulionik. Chyba z kostki, co? Chociaż ja nie używam kostek, bardzo rzadko mi się zdarza, musi być wielkie święto, żebym użyła kostkę rosłową, ale nie wiem. Dobra, najpierw zajmę się tym, a potem będę kombinować. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest zupełnie kulinarny eksperyment. Nigdy nie robiłam czegoś takiego wcześniej z kaszą kuskus, z moimi jakimiś healthy mixami, z chią, czy z drożdżami, także nie mam pojęcia, co z tego w ogóle wyjdzie, jak to będzie smakować, czy przeżyjemy po zjedzeniu tego. No, także ja w tym momencie oddalam się do udziabania tego i zobaczymy się, jak skończę. Już mam moje rękawiczki, one są winylowe, są bez lateksu. Tak. Także teraz będziemy to dziabać, dziab. I postanowiłam, że jednak spróbujemy bez kostki. Najwyżej jak będzie paskudne, to się kostkę dorzuci. Na razie gotuje się tam osolona woda. Co będzie później, zobaczymy. Na razie się skupię na wydziabaniu tego wszystkiego razem. No dobra, w międzyczasie żeśmy zmienili garnek na większy, bo całkiem sporo ich wyszło. Uturlaliśmy już takie pulpeciki. Powiem Wam, że konsystencja była dosyć taka luźna, luzacka, więc drugiego jajka już nie dodawałam, ale dodałam dwie łyżki płatków jaglanych. To są o te zbóje w słoiczku. O, spójrzcie, jak mi się zaczynają pięknie rozwijać żonkile. To są te, które wczoraj dostałam na Dzień Kobiet od Robcia. Wsadziłam je do słoika. Fajnie wyglądają na oknie, w tak po prostu takim zwykłym słoiku. No i zaczynają się rozwijać, co przypomina mi wiosnę. Już niedługo, nie? Mamy 9 marca, teoretycznie powinna być 21. Dobra, wróćmy do naszych pulpecików. Woda jest tylko osolona, bez niczego więcej. I teraz pytanie, czy jak ja to wsadzę do wrzątku, to czy to się nie rozwali? Nie jestem specem kulinarnym, żadna gestlerowa ze mnie ani inna. O, wyciągam. Cicho. O, dobra, włączone, dobra. Dirim. Eksperyment. Coś się stanie z pulpetem. W sumie na razie się nic nie dzieje, tylko się gotuje. No to jedziemy z resztą pulpetów. Rzucamy je sobie. Takie je zrobiłam większe, bo po co małe, po co się rozdrabniać? Po co się rozdrabniać? No i dzisiaj miałam na śniadanie moją jaglankę. Kolejną z moich zdrowotnościowych wynalazków. Ale mówię, że niestety zagubiłam kartę. Jak to ja, to Wam nie nagrałam. Ale postaram się to nadrobić. Ja i mój aparat. Tak. Kurczę, chyba mi się nie zmieszczą wszystkie. No na dwa razy to bez sensu gotować. Posuń się. Moje przeziębienie już trochę lepiej. Jak słychać, mówię ludzkim głosem. Aczkolwiek jeszcze został kaszel i katar. No ale to wiadomo, to się ciągnie i ciągnie. Ciągnie, ale za to zaraziłam Rafała. Tak się cieszył, ja jestem odporny na Twoje zarazki. Dupa tam. Za głośno powiedział. Ha, nie jest. Teraz jego dopadło. Ale wiecie co, ja tutaj się tak sobie urządzam takie podśmiechujki. Aczkolwiek przeziębiony chłop w domu to jest masakra. Uwierzcie mi, znaczy pewnie wiecie, że to jest masakra, bo oni są gorzej niż dzieci. Patrzę, że te mi się tutaj nie do końca pomieściły. Nie chciałam tak dużo wody lać, dlatego że z tego będę chciała zrobić sos. Więc nie chcę, żeby było za dużo. One się takie białe zrobiły, wyglądają jak pycze jajca. Dobra, to ja szybko to ogarnę, pozbieram i pomyślę, co tu dalej z tym zrobić. Jak już wymyślę, to się z Wami podzielę. Tu są nasze pulpeciki, one już się tak gotują i mają
konsystencję taką całkiem, zobaczcie, twardą. Poszperałam trochę w mojej szafce i znalazłam różne ciekawe rzeczy, które zaraz tutaj dodamy. Tutaj wstawiłam wodę, bo stwierdziłam, że jednak nie będę robić z żadnymi ziemniakami, tylko zrobimy sobie kaszą jęczmienną, żeby było jeszcze zdrowiej. Tak, pulpeciki z... Boże, no jak on się nazywał, ten pierzasty. Indyka, a propos mojej wegetariańskiej diety, prawda? Tak, także pulpeciki, kasza jęczmienna. A znalazłam, co? Właśnie pokroiłam fasolkę szparagową zieloną, surową rzucimy. Pora na drobne kawałeczki. Starłam na tarce marchewkę i selera. I to zaraz wszystko dorzucę tutaj do tych moich pulpecików. Ciekawe, czy mi się uda jedną ręką. Jak nie, to będzie połowa na podłodze. Chociaż nie, tu się tak ładnie opiera. Nie, muszę jednak Was zostawić na chwilę. Zostawić, postawić. No dobra, dorzuciłam te moje składniki do tych pulpecików. Co to będzie? Co to będzie? Nikt nie wie, co to będzie. Czy to w ogóle będzie jadalne? Dwa woreczki kaszy jęczmiennej do osolonej wody. Niech się gotuje. Tutaj nam też niech się gotuje. Te pulpeciki, wiecie co Wam powiem, że całkiem fajnie pachną. Ale czy to w ogóle będzie jadalne? Tak, Kaju. No zobaczymy. Na razie niech to się gotuje z tymi warzywkami. A ja w tym czasie ogarnę mój twórczy nieład i pomyślę, co dalej z tym uczynić. I słuchajcie, fajnie sobie pyrka. Muszę Wam powiedzieć, że pachnie ekstra, aż się zrobiłam głodna. Tutaj tak wygląda nasza potrawa w gotowaniu. Tam się gotuje jeszcze kasza. No nie rób siary. Nie rób siary. Cicho teraz, mama mówi. Mama teraz mówi. Nie rób kichy. Obiad robimy. No, także ciekawa jestem. Ciekawa wy, co to będzie, bo ja już nie mogę się doczekać. Łobuz tutaj jest jeden. Co to za łobuz? I drugi łobuz. Patrz, kto do ciebie przyszedł. No. Tak mędzisz, że kot przyszedł sprawdzić, co się dzieje. Tak. Oj. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. To pachnie nieziemsko, błędnie i w ogóle super. Zdjęłam pokrywkę, żeby się trochę redukowało, czyli żeby ta woda trochę wyparowała, żeby sos się zrobił bardziej gęsty. Ale problem wygląda tak. Mały problem. Jak mi się zadarła koszulka. Że od tych zapachów to ja się, proszę Państwa, zrobiłem tak głodny zrobiłem, że mama musiała mnie nakarmić. Taki się ja głodny zrobiłem, tak. Co myślicie, że tylko Wy będziecie jeść? No więc, w konsekwencji tego, że mały mnie przejął, przyjarała się kasza. Zalałam ją wodą. Panie. W sumie nie śmierdzi bardzo. Ale czy coś z tego będzie? Tak jakby tylko z tej z wierzchu to zebrać? Jak myślicie? Rafał znowu będzie skwierczał. Garnki przypalasz. A potem muszę szorować. No wiadomo, że nie jadnę szorować. Szkoda paznokci, prawda? No. Dobra, to ja zobaczę, czy coś z tej kaszy jeszcze będzie, czy gotować kolejną. A w tym czasie, moi drodzy, to ja dosypię tutaj, tak właśnie mi wpadło do głowy, że dosypię jeszcze trochę ziela angielskiego dla fajnego aromatu. Mam akurat takie sproszkowane ziele angielskie. Niech no teraz tutaj luknę w te moje wszystkie przyprawy. Ziele angielskie, proszę bardzo, jest. Mielone ziele angielskie. Także sobie tutaj je otworzymy. Jak złapiemy, o.
I tak oczywiście jak zawsze na oko tak troszkę, oj, tak troszkę sypniemy dla zapachu. No a skoro lubię zapach ziela angielskiego, kojarzy mi się z nie wiem czemu, ale z takim domowym obiadem. Dobra, i jak już mamy ziele angielskie, to jeszcze dorzucimy taram, 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 kilka listków laurowych. I wiecie co? I grzebiąc w mojej magicznej szafce, bo ja jestem w ogóle zapaśnik, jak coś jest na promocjach, to ja kupuję i upycham to wszystko do mojej magicznej szafki spiżarki. Znalazłam coś takiego jak tajski sos z zielonego curry. Kocie! Tak wygląda. Z zielonego curry. Myślicie, że będzie dobre? Co nam idzie? Dobrze! Ja się pytam, kto idzie? A, Robert. Robert idzie. Robert idzie. Słyszysz? Robert idzie. Jak się najadłem, jaki teraz jestem grzeczny. No aniołek. Aniołek. Kocie. Co za wstrętna menda. I ty myślisz, że ja będę cię tak wpuszczać i wypuszczać? Kocie zleje. Od dźwiernego sobie znalazłeś? Proszę bardzo, do widzenia i proszę nie wracać. No bo wiecie, jest magiczne, daj kocie ręce. I nogi większe. Ale po co mu większe nogi? Żeby on mógł sam otwierać i zamykać drzwi. No ale jakbyś miał większe nogi, to będzie więcej brudził. Trochę. No to po co mu większe nogi? Obetniemy mu nogi. He? Obetniemy mu wcale nogi, całkiem. Kto? Nic, całkiem mu obetniemy nogi. Dobra, jak tam jedzenie? A pana się nie pytam. Pan już swoje dostał. Otworzyłam tą kaszę. Nie jest źle. Wiecie co, kasza... Ale zbliżej. Kasza daje radę. Spróbowałam i nie czuć spalenizną. Więc myślę, że kasza nie będzie jednym z naszych największych problemów. Bo ty wyglądasz z tą bluzą zagiętą śmiesznie. Ale śmiesznie. Ale jesteś śmieszny, Kolo. Tak? Dobra, także co ja mówię? Aha, że niekoniecznie kasza może być naszym największym problemem, bo jeszcze nie wiemy, czy nasze pulpety są jadalne, prawda? Także postanowiłam, że jednak zaryzykuję i dodam to zielone curry. No zobaczymy, będziemy mieli tajskie pulpety. Jak coś z polską kaszą. O, jak tu czysto. Nic jeszcze tutaj nie sprzątałam, tylko ogarnęłam ten mój taki największy twórczy burdel. I teraz dodajemy ten sos i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. No i żeby zagęścić sos, dosypałam trochę tych moich płatków jaglanych. Wzięłam tak sobie w łapkę garść i dosypałam, one się tu ładnie rozpuściły i zrobiło, że sos jest bardziej gęsty. Plus dolałam tak też na oko troszeczkę takiej śmietanki z kokosa. Widzicie to? Pachnie tak obłędnie, że mi normalnie leci ślinka. Nie czekamy. Nakładamy. Myślę, że już jest wszystko. Alright. I tak wygląda efekt końcowy naszego magicznego eksperymentu. Pachnie super. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Różowa kolacja. Kto szanuje różową kolację? Nie, naprawdę nagrywasz na YouTubie. Różowa kolacja. A jak ci wyrosną różowe włosy? Będziesz miał różową kupę. Spytam. O kurczę. Wiecie, się spytam? Nic się nie pytaj, tylko jedz. My idziemy budzić Kaja. Mama? Co? Kaju! O, Kaju!
Mama! 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 Kajuś! Kajo! Pobudka, wstajemy! Wstajemy! Mama! 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 Kaju, Sebastianie, Oliwierze, proszę natychmiast się obudzić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, idziemy się kąpać. Przybywam do Was z podsumowaniem dnia dzisiejszego. Słuchajcie, jeżeli nikt jeszcze tego nie wymyślił i to ja zakładam patent na mój obiad. Słuchajcie, pulpety były po prostu rewelacyjne, były przepyszne. I jeżeli lubicie takie rzeczy, to koniecznie musicie wypróbować. Po prostu palce widzieć. Muszę to opatentować i będą tylko moje. Nazwę je zielone. Nie. Mystery pulpety. Bo mamy już środę. Środek tygodnia. 2 dni i znowu weekend. Ja nie wiem, co się dzieje. Czemu ten dzień za dniem leci tak szybko? W każdym razie była to udana środa. Miła środa. Jutro Rafał ma wolne, także jutro skupimy się na obowiązkach domowych. Już zacieram ręce, bo będzie kupa roboty. Spokojny dzień, miły dzień i mam nadzieję, że tak samo będzie wyglądała nasza noc. Będzie bardzo miła i proszę, będzie spokojna przede wszystkim. I że Kajo będzie spał do rana. No i co? Jest godzina pierwsza. Lecę teraz szybko pod prysznic i spać. Jeszcze może sobie poczytam w łóżeczku trochę książeczkę. Więc bardzo chciałam Wam podziękować za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę. Każdego dnia one przybywają i każdego dnia sprawiają, wywołują uśmiech na mojej twarzy, bo wiem, że każdego dnia pojawia się osoba, która chce zostać ze mną na dłużej. Jest miłe wiedzieć, że jest tam ktoś, komu sprawia przyjemność to, co robię. Jest tam ktoś, kto czerpie przyjemność z tego, że jednak poświęcam ten czas na to, żeby to wszystko nagrać i złożyć do kupy. Ja się na dzisiaj z Wami już żegnam. Było mi bardzo miło Was gościć w moim dzisiejszym vlogu, środowym vlogu, i zapraszam Was koniecznie do obejrzenia jutrzejszego vloga. Koniecznie nie zapomnijcie, a żeby nie zapomnieć, należy zasubskrybować, bo inaczej zapomnicie. W sumie jak można zapomnieć? No jak można o nas zapomnieć? Nie da się. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.